ich obróbki przejęły maszyny. To co udyści, przeciwko czemu się budowali. Pan Zdzisław niektóre rzeczy też wykonuje na cyfrowych maszynach, a część manualnie. Dojdziemy do stanowiska pana Zdzisława. Zobaczcie proszę ten film, przynajmniej teraz tak zajawkowo. Przejdziemy dalej. Spotkamy się przy teściu i tak. Cały film trwa około 6 minut, ale on jest właściwie zapętlony, chodzi w kółko, więc można sobie tam przez chwilkę. Relacja na żywo. Poddaje się artyście. Normy. Czyli ten zapach smaku technicznego. Magiami jest trochę magiczna. Magiczna. Nazywajmy rzeczy iluzja. Fiony jak fiony. Sztuka. Sztuka. Katarzyna Łeszkowska, Kalina. Przepraszam, nie wiem, kojarzyłam to z nim. To są pozdrowienia. Oni są nie z Wrocławia. Oni są z Torunia. Oni są z Torunia i reprezentują mistrzów, sprzedawców, introikatorów, kowali, pracowników socjalnych, aptekarzy przy pizzermenów? Witrażyści, tatuażyści, kucharzy, cały. Witracerzy. To są pozdrowienia dla pracowników FAT-u od pracowników różnych branż z Torunia. Serdecznie pozdrawiam to prawda. Od Zenatuszcza z Mogilna. Dobrze, że w ręce trzymam dokarnie zegar mistrzostwa. Pozdrowienia dla dokarzy z Wrocławia od Torunia. A kiedy
Pozdrawienia na wykaże z Wrocławia od szalonych pracowników socjalnych z Torunia. Babcia, jaki kolor prysznic? W różnych miejscach znajdują się tutaj różne rzeczy. Każda szafka ma, kryje swoją tajemnicę. Przed chwileczką Ania otworzyła tamtą szafkę. Ja tutaj jeszcze mam Agatę. Bardzo ciekawe to, rzeczy. Ja tam nie widzę, tego nie widziałam. Różne są tutaj Martins. Rzeczy. Drodzy Państwo, ja to chętnie potem udostępnię. To są takie bardzo szczególnie wyselekcjonowane przez nas zbiory różnych znalezionych tutaj dokumentów, które znaleźliśmy w szafkach. Część z nich niestety została już chyba albo gdzieś przeniesiona, mam nadzieję, że w bezpieczne miejsce, a część chyba niestety wyrzucona i mowa tutaj zarówno o przepięknych w sensie swojej wizualności szkiców dotyczących, tak, to są rysunki techniczne, ale o instalacja dźwiękowa. Ale również dokumenty z czasów działalności Solidarności, które znalazły w 1989 roku, czyli takie no, kobietnie, intensywne w swojej wymowie, pisma, tekstu, komunikaty. My będziemy rozmawiać z panem Gabrielem, co z tym zrobić, na przykład nie przekazać tego do środka pamięci przeszłości, jak to w zeszłym roku. Znak graficzny fotu, bardzo tak. Charakterystyczny. Jest to zawiadomienie, że na podstawie zarządzenia 3/92 dyrektora FAT, to już pan Leński, to jest 93, że 1 marca 92 roku będzie pan Zenon Kubka otrzymywać wynagrodzenie w 10 kategoriach osobistego zaszeregowania, 10 kategorii, w wysokości 9700 zł. Czy ktoś wtedy zarabiał 9700 zł? To było na 900 zł na obecność. Nie było tego. 900 zł współcześnie. No nie. Ja nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam. Tak? To tutaj trzeba iluzję sztuki, bo Państwo nie słyszeli wszyscy. Tutaj jest siła iluzji sztuki do zobaczenia. Koniecznie. Tutaj wyjdzie, bo to nie zobaczymy. Nie, to będę czekała. Będę czekała. Przepraszam. Nie wiem, czemu to służyło. Lista współautorów jest tutaj. Długa. Pachnie tutaj. Troszeczkę inaczej niż w innych częściach. Tam jest pod... Nic nie słyszę. Tu pachnie zdecydowanie inaczej niż przy Polsce, która po prostu, nie ukrywajmy, śmierci. Ale to grupa ludzi zaserwowała na takie doświadczenie. Katarzyna Kmita, która mówiła. Wywołajmy. Kasia. Bardzo prosiłam, żeby przyszła. Co prawda jest, oczywiście, że jest. Co prawda jest ona siostrą laureata Warto, ale niestety
przekroczyła, była już uznaną artystką w momencie, kiedy zaczęliśmy przyznawać Bartka, a to jest, jak wiadomo, nagroda przyznawana młodym, dobrze obiecującym. Do 35 za rok. Chociaż czasem wszystko jest płynne. Kasia Kmita odtworzyła pracę z dzieciństwa. Miała 3,5 roku, kiedy namalowała ten obraz, który po latach udało jej się, czyli teraz, udało jej się odszyfrować z pamięci. Czyli odczytała sposób, w jaki opisywała rzeczywistość, gdy miała 3,5 roku. To jest portret babci. Ale nie babci jakiejś, tylko konkretnej. Jednej z dwóch jej babci. Babcia ma imię? Władysława, jutro ma 88 urodziny. Babcia Władysława różniła się od drugiej babci. Kolorystyką była. Ale druga babcia ma imię? Weronika miała. Babcia Weronika miała ciemne włosy. Tak. I po latach Kasia, odtwarzając historię z dzieciństwa, doszła do wniosku, że to był pierwszy jej portret babci. Tak, bo wydaje mi się, że dzieci głównie malują swoje otoczenie i porządkują sobie w taki sposób ludzi, którzy ich otaczają. No i malując ten obraz, a on ma wielkość 120x190, powiększałam go z takiej kartki A4, gdzie był ten sam motyw, tylko oczywiście w małym formacie, powiększając przez lata, po prostu znałam ten obrazek, bo go miałam przez te wszystkie lata ze sobą, ale właśnie dopiero w czasie malowania doszłam do wniosku, że to jest portret mojej babci, mojej ukochanej babci i właśnie takie też przedstawienie jej, jak ważną jest dla mnie postacią. Stąd jej pewnie wielkość na obrazie. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że artyści mają specyficzny warsztat pracy, bo oni sięgają do swojej przeszłości, do rzeczy, które czasem im się udało zachować. Tak jak w tym przypadku, kiedy Kasia wyciągnęła rzecz sprzed 40 lat. Dobrze, przed 4 dekad. To tak ładnie wygląda. Pani nie słyszy? To pani przyjdzie koło mnie. Nie, ale tu jak panią widzę, to wtedy jest wszystko dobrze. Patrz mi na usta. No dokładnie. No, głosi tak dobrze. No. To ja będę mówiła w stronę pani Krystyny Szkalcer-Litwornik, która nie bierze udziału w sumie, nie wiem czemu, nie zgłosiła projektu. Nie wiedziałam, że w ogóle istnieje coś takiego jak sumie. Pani Krystyna Szkalcer-Litwornik nie mieszka na co dzień w Polsce, tylko mieszka we Włoszech, jest po Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknej, zajmuje się sztuką szkoły. Katarzyno, bardzo dziękuję za obecność. Pytania do artystów cały czas można zadawać. Tam będzie praca w ciągu dalszego Katarzyny, czyli pana Tomasza Frączka. Dojdziemy do niego. Stoi tutaj. Patrzcie tutaj. Tu będziemy wchodzić. Tu trzeba będzie przyjść parokrotnie. Tu jest piękne. Zobacz, tutaj jest fontan. Tu jest fontan. Dzień dobry bardzo. O, jeszcze nie tak. Ale wiecie co, Pani Elżbieta Kościela spóźniła się na oprowadzanie, ale bardzo dobrze. To jest strefa Mirna, pracownicy składu. Oni się tutaj myli. Tam mogli korzystać z toalety swojego światła, więc to wszystkich uwagi, jak precyzyjnie korzystali z tego materiału, które uzyskiwali w różny sposób. A tam kształtny korzyść Antoniego Michnika, tak, tego Michnika, syna tego Michnika, który po pierwsze przez 8 godzin dziennie porządkuje rzeczywistość. To nie jest sprzątanie, to jest porządkowanie rzeczywistości. W różnych fazach te podmioty, które są tutaj opisane, na różnych poziomach porządkuje tę rzeczywistość. Antoni jest członkiem krytyki politycznej, więc ma lewicowe podejście, spojrzenie na rzeczywistość i trudno mu się dziwić. Poza tym, że będzie sprzątał sukcesywnie to pomieszczenie, które jest bardzo zanieczyszczone, będzie przez 5 dni, 8 godzin dziennie pracował w tym warsztacie, to jeszcze mówi o
przemianach klasy robotniczej do Wrocławia. Fascynująca jest. Proszę, zobaczcie, bo my jest w pracy, nie będziemy mi się spodobać. Swoim pytaniem, a ja mówię, że po zakończeniu pracy bardzo, bardzo się podoba. Ja nie wiem, ale mi się podoba. Ja tak.